Śpiewajmy wszyscy głośno, z całej siły. Nie bój się, wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Nie bój się. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się na Eucharystii w ten trzeci dzień rekolekcji. Dzisiaj Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne świętego Piotra Klawera, prezbitera, jezuickiego misjonarza, który będąc na misji kolumbijskiej, aż do śmierci wykonywał tam pracę apostolską wśród afrykańskich niewolników, stawszy się na mocy ślubu zawsze sługą Afrykańczyków. Utrudzony ciężką pracą, zmarł w Kartagenie w Kolumbii 8 września 1654 roku. Misjonarz to człowiek posłany. Także my na zakończenie tych rekolekcji chcielibyśmy wejść w to doświadczenie posłania. Jezus nas zaprasza, tak jak śpiewaliśmy na początku tej mszy świętej, do tego, byśmy wypłynęli na głębie naszego życia, na głębie naszych relacji, naszego powołania. Niech ta msza święta umacnia pełnienie naszej misji w codzienności. Powierzajmy Bogu siebie samych, naszych bliskich, wszystkie nasze sprawy. Ja tę mszę sprawuję, modląc się o wiarę, nadzieję i miłość dla organizatorów, uczestników oraz sympatyków Kongresu Nowej Ewangelizacji w Łodzi. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli z czystym sercem przyjąć Słowo Boże i złożyć tę dziękczynną ofiarę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty świętego Piotra uczyniłeś sługą niewolników oraz umocniłeś przedziwną miłością i cierpliwością w niesieniu im pomocy. Dozwól, byśmy dzięki jego orędownictwu, czynem i prawdą kochali bliźnich, szukając tego, co jest znamieniem Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Kolosan. Bracia, jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem. Jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie. Psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana. Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana. Chwalcie Boga w Jego świątyni. Chwalcie na ogromnym nieboskłonie. Chwalcie Go za potężne Jego dzieła. Chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego. Wszystko, co żyje, chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie na harfie i cytrze, chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie na strunach i flecie. Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, chwalcie na cymbałach brzęczących. Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana. Wszystko, Alleluja, 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 Alleluja. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Nasze rekolekcje przed beatyfikacją sług Bożych to okazja, żeby wpatrywać się w życiorysy kardynała Stefana Wyszyńskiego, matki Elżbiety Różyczackiej, szukać w nich przykładów, impulsów, natchnień dla naszego życia. Ale myślę, że ten najważniejszy impuls, który może nas pobudzić, to jest impuls pochodzący z Bożego Słowa. I dzisiaj to Słowo jest rzeczywiście dobrą nowiną kierowaną dla nas, kierowaną do nas dzisiaj. Dzisiaj, kiedy może jakoś doświadczamy swego rodzaju zmęczenia, czy to doświadczeniem pandemii, czy też może zmęczenia różnymi wyzwaniami, trudnościami, które spotykają nas osobiście, które spotykają nas jako wspólnotę Kościoła, nas jako społeczeństwo. I rzeczywiście to Słowo dzisiaj przychodzi do nas też jako obietnica życia. W kolekcie dzisiejszego wspomnienia prosiliśmy Boga, byśmy mogli kochać bliźnich, szukając tego, co jest znamieniem Jezusa Chrystusa. I Ewangelia dzisiejsza, ale także pierwsze czytanie pokazuje nam konkretne znamie Jezusa Chrystusa, jakim jest miłosierdzie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, mówi do nas Jezus. I pewnie o miłosierdziu można by dużo mówić,
ale dużo ważniejsze jest doświadczenie miłosierdzia w naszym życiu. I to doświadczenie wiąże się także z przeżyciem prawdy o naszej grzeszności. Ale właśnie dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, że jeszcze sama świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami, nie wystarcza, żeby żyć Ewangelią. Jezus mówi, jeśli miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. My mamy świadomość naszej grzeszności, ale do tego, żeby żyć dobrą nowiną na co dzień, potrzeba, żeby te nasze grzechy zanurzyć w Bożym miłosierdziu. Żeby przyjść do Boga, który przebacza nam nasze winy, który przywraca nam utraconą godność Bożych dzieci, który pokazuje nam, jak wielką wartość mamy dla Niego, skoro dla naszego zbawienia Jezus przyszedł na świat i oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał. Myślę, że to doświadczenie posłania, które może być także naszym doświadczeniem na zakończenie tych rekolekcji, wiąże się z głębokim przeżyciem tajemnicy miłosierdzia, bo właśnie to doświadczenie miłości Boga, która jest zawsze pierwsza, która nas podnosi, która nas uzdrawia, może w nas właśnie zrodzić tę postawę niezwykłej hojności i wielkoduszności w dzieleniu się tym dobrem, które otrzymujemy od Boga. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają, mówi Jezus. Kiedy patrzymy na życiorysy świętych, to widzimy, że właśnie oni odnajdują to znamie Jezusa Chrystusa w swojej codzienności. Od początku tych rekolekcji właśnie ten rys miłości nieprzyjaciół był przywoływany w kontekście kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w nauce rekolekcyjnej, w świadectwie, w modlitwach naszych. Ten przykład pokazuje nam, że można podjąć to Boże Słowo, można je przyjąć, to Słowo, które jest obietnicą życia, bez żadnego ale, żeby nie stawiać w sercu żadnych barier temu Słowu, żeby próbować na tyle, na ile potrafimy, każdy na swoją własną miarę, przekuwać to Słowo w czyn, przekładać je na konkret naszego życia. We wtorkowej Ewangelii było wymienionych kilka imion, czy kilkanaście, to imiona 12 apostołów. Wczoraj w Ewangelii Święta Narodzenia Matki Bożej przywoływany był rodowód Jezusa też z wieloma imionami. Dzisiaj nie ma wielu imion, jest tylko imię Jezusa i ten zaimek wam i wy. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. A zatem można powiedzieć, że bohaterami tej dzisiejszej Ewangelii jesteśmy my wszyscy.
że bohaterami tej Ewangelii jesteśmy, czy możemy stawać się my jako wspólnota Kościoła, jako uczniowie Jezusa. Prośmy zatem dzisiaj, byśmy mogli w naszej codzienności głęboko przeżywać prawdę nie tylko o naszej własnej grzeszności i słabości, ale żebyśmy też mogli przeżyć głęboko tajemnicę Bożego miłosierdzia, miłosierdzia, które jest początkiem naszej misji. Niech to doświadczenie umacnia naszą wierność, daje nam też tę łaskę hojnego dzielenia się dobrem z innymi, byśmy wytrwali na drodze do świętości, do bycia coraz bardziej podobnymi do świętego, którym jest nasz miłosierny Ojciec. Do Boga, który jest źródłem naszego życia i zbawienia, zanieśmy teraz wspólne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby każdego dnia przypominał o miłości Boga wobec człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar rozwagi i głębokiej mądrości dla papieża Franciszka. Niech jego pasterska posługa i planowane podróże do Węgier i Słowacji przyniosą obfity owoc w sercach wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby czerpiąc ze swej historii pozostawała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszpasterzy akademickich, aby swoim słowem i przykładem nieustannie przyciągali młodzież do Jezusa Chrystusa, ukazując piękno Jego Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla organizatorów, uczestników i sympatyków Kongresu Nowej Ewangelizacji w Łodzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tych rekolekcjach, abyśmy zainspirowani sługami Bożymi, księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim oraz matką Elżbietą Różą Czacką, potrafili tak jak oni służyć innym i odczytywać swoje życiowe powołanie w świetle Ewangelii Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże, z pokorą uwielbiamy chwalebne imię Twoje. Prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, które Tobie przedstawiliśmy, przez Chrystusa, Pana naszego. Niech miłość Twa, jak ognia żar. Niech miłość Twa zapłonie w nas. Niech miłość Twa jak ognia żar. Niech miłość Twa zapłonie w nas.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze dary, które składamy, wspominając nieskończoną miłość Twojego Syna. Spraw, aby przykład świętych utwierdził nas w miłości ku Tobie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta na rękę będzie udzielana przed głównym ołtarzem, a Komunia Święta do ust przy ołtarzu Świętej Rodziny. Thank you.
wszystko wiesz, miłuję Cię. Panie mój, wiesz, że Cię kocham, Ty wszystko wiesz, miłuję Cię. Panie mój, wiesz, że Cię kocham, módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem. Spraw, abyśmy naśladowali przykład świętego Piotra, który gorliwie czcił Ciebie i służył Twojemu ludowi z ogromną miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zaraz po błogosławieństwie pomodlimy się nowenną przed beatyfikacją sług Bożych. Następnie po pieśni wysłuchamy kolejnej nauki księdza biskupa Edwarda i potem dalej będziemy się modlić razem z zespołem Siewcy Lednicy, któremu już teraz w imieniu nas wszystkich bardzo dziękuję za obecność i prowadzenie tej modlitwy.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na wierny lud, który wyprasza Twoje miłosierdzie i spraw, aby dzielił z innymi dary Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. W siódmym dniu nowenny módlmy się, by nasze serca otworzyły się na potrzeby innych. Z nauczania prymasa Wyszyńskiego. Może obok waszej kamienicy, może przez drzwi, na tych samych schodach lub w sąsiednim oknie naprzeciwko, żyje człowiek pełen smutku, bólu i cierpienia. Może tam dzieci płaczą, bo poszły głodne spać. Może tam są matki, które nie mają czym okryć swej dziatwy, a przecież trzeba ją posłać do szkoły. Nieraz, gdy bierzmuję, przyglądam się dzieciom. Jedne są wystrojone do przesady, inne ubożuchne. Pod sukienczyną, ledwie poszczepianą kilkoma nitkami, widać często albo brak koszulki, albo koszulinkę podartą. Oglądam to ciągle własnymi oczami, gdy przesuwam się w rzędzie przed dziatwą bierzmowaną. Widzę straszliwe kontrasty. Tu przesada, tam niedostatek. Nasze chrześcijańskie serca nie mogą na to pozwolić. Nieraz się zastanawiamy, jak Chrystus ujął kodeks sądu ostatecznego. Zdawałoby się, że Chrystus powinien powiedzieć: kto zgrzeszył przeciwko pierwszemu przykazaniu? Wystąp. Przychodzi wielka chórma. Kto zgrzeszył przeciwko czwartemu? Podnieść ręce. Tymczasem sąd ostateczny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Pan Jezus o tym opowiada. Byłem głodny, spragniony, nagi, bezdomny, chory, w więzieniu. I wspomina z wdzięcznością różne drobiazgi, których się przecież wstydzimy. Daliście mi szmatkę, rzuciliście kawałek chleba, zbity kubek wody podaliście mi. W strachu wielkim przeszliście przez bramy więzienne. To wszystko tak wiele znaczy dla Chrystusa, że powie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Maryjo, uzdrowienie chorych, naucz nas dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy, abyśmy nigdy nie zamykali przed nimi serca i ochotnie spieszyli na ratunek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
głośno. Prowadź mnie, prowadź mnie, światło swoją opieką. Prowadź mnie, prowadź mnie, czuwaj. I jeszcze raz, sami głośno, z całej siły. Nie słyszymy was. Witajcie, siostry i bracia. No, sprowokował nas dzisiaj, w ten ostatni dzień rekolekcyjny na mszy świętej Bóg. Myślę, że sprowokował bardzo jednoznacznie i nieźle. Najpierw święty Paweł pięknie nam wyznaczył drogę. Obleccie się w serdeczne miłosierdzie, współczucie, dobro, cierpliwość. Przywdziejcie na to wszystko miłość, w sercach miejcie pokój Chrystusa. To jeszcze ładnie brzmi. Ale potem swoistą armatę wyciągnął Jezus. Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. I się zaczęło. W wielu sercach się rodzi wtedy pytanie, czy to możliwe? Na pewno możliwe. Po jednej mszy świętej, na której błogosławiłem małżeństwo, jeden z uczestników mszy świętej podszedł do mnie i powiedział: pięknie ksiądz biskup powiedział o miłości, tylko żeby jeszcze się dało żyć. Powiedziałem mu: bez Boga rzeczywiście się nie da. A drugi komentarz do tego samego to jest moje spotkanie z maturzystami przed kilku laty, kiedy rozmawialiśmy o małżeństwie. I powiedzieli, no, Kościół ma piękny pomysł na małżeństwo, to jest naprawdę wspaniałe, ale tak się nie daje żyć. I powiedziałem, skąd wy wiecie, mając 18-19 lat, skąd wy wiecie, że nie daje się? No, nasi rodzice, siostry, bracia i tak dalej. Mój biskup, dzisiaj sługa Boży, biskup Luta, na jednej z konferencji, kiedy ja byłem klerykiem, powiedział w czasie komunizmu, pozwalają drukować specjalistyczne książki teologiczne, nie pozwalają drukować życiorysów świętych. Wtedy słuchałem zdziwiony. Dzisiaj na tych rekolekcjach jeszcze raz zdziwienie mi przeszło. Któryś raz, kiedy o tym pomyślałem. Ponieważ kiedy się wpatrujemy w sługę Bożego księdza prymasa, kiedy wpatrujemy się na rekolekcjach, nie rozważamy zbytnio jej życia, ale matkę Elżbietę Czaską, kiedy wpatrujemy się w tych dwoje, którzy za chwilę na firmamencie Kościoła zabłysną pełnym światłem, no to te słowa Ewangelii brzmią zupełnie inaczej. I okazuje się z tych wypowiedzi tego Pana, tej młodzieży, niby to takie oczywiste, wiemy o tym, Ojciec Święty Benedykt powtarza to w nieskończoność. Mówiliśmy już o tym. Wiary się nie da głosić teoretycznie. Wiarę trzeba pokazać w życiu.
Dlatego świadkowie są niebezpieczni. Dlatego dzisiaj tak bardzo autorytety trzeba zdeptać, jeżeli są po drugiej stronie barykady moich przekonań, bo są niebezpieczni. Mówią, że można, że się da, że to nieprawda, że się nie da. I to jest ważne. Jak to trzeba żyć, by się dało? Popatrzmy jeszcze raz na prymasa. Da się go pojąć, da go się zrozumieć tylko wtedy, kiedy spojrzymy w jego wnętrze, dotrzemy do głębi motywacji. To jest jedyna szansa. Tam w głębi, w centrum jego życia bez wątpienia był Bóg. I bez wątpienia ten Bóg obecny w nim jest źródłem wszelkich jego działań, poczynań. Soli Deo, tak, dla Boga wszystko. Per Mariam, przez nią, ona jako przewodniczka. Ta jedność, która piękna spójność, która jest w prymasie, spójność między chwilami jego zadumy, modlitwy, medytacji, studiów i wszystkiego razem. I życia jest piękna. Kiedyś przeżywałem takie chwile bardzo trudne. Musiałem jednemu z kleryków podziękować i powiedzieć mu, nie możesz iść dalej. Ja powiedział, ksiądz biskup mnie krzywdzi, ponieważ ja jestem jednym z tych kleryków, którzy najdłużej są w kaplicy. I wtedy mu powiedziałem, wiesz, trafiłeś w sedno problemu. Dlatego, że jesteś tak długo w kaplicy i z tego nic nie wynika, no to coś jest nie tak, nie możesz tu być. Właśnie u prymasa jest ta piękna spójność. Kiedy czytamy jego zapiski więzienne, ten swoisty dziennik duchowy, bardzo szczególny i niepowtarzalny, i patrzymy na jego postawę, na jego czyny, na jego zachowania, na jego relacje, na to wszystko, jak potrafi z ogromną nadzieją przygotowywać program dla ludzi, dla Kościoła, dla Polski, ta spójność niezwykła, to Boże spojrzenie. Skąd to się bierze? Jak to jest? Najpierw trzeba być przed Bogiem wolnym. W ogóle trzeba być wolnym człowiekiem, żeby coś się istotnego stało. Kocha człowiek wolny. W miłości nie ma niewolnictwa w tym sensie takim zniewolenia. Można komuś ulec tak pięknie w sensie miłościwego oddania, że właściwie nie ma granic, że się jest jak niewolnikiem. O tym mówił ksiądz prymas. Ale ciekawe doświadczenie przekazał nam ksiądz Bronisław Piasecki. Jeżeli chcemy zrozumieć, jak się w człowieku coś istotnego dokonuje, bo tego chcemy go dzisiaj jeszcze podpatrzeć na koniec. W takich różnych chwilach, w których rzeczywiście można coś zrozumieć. Ksiądz Bronisław Piasecki, kapelan księdza prymasa, zauważył, że prymas do 8 grudnia 1953 roku wyrażał sprzeciwy, protesty, mówił, że jego aresztowanie to akt bezprawia. Kiedy go przewożono, mówił wprost to słowo, protestuje. Po akcie osobistego zawierzenia Maryi, 8 grudnia, świętowaliśmy to wczoraj, 68. rocznicę tego dnia niezwykłego, po tym akcie osobistego zawierzenia Maryi nie protestował. Przestał się bać. Swoje życie złożył w dłonie Maryi. Ten duchowy akt miał ogromne znaczenie dla przyszłości. I tu jest coś bardzo ważnego, bo nie tylko dla jego przyszłości. Mówiliśmy już w tych rekolekcjach, że Ojciec Nasz
ojciec prymas mówił jednoznacznie, jeżeli chcemy zmienić naród, musi człowiek zaczynać od siebie. To wolni, wspaniali ludzie tworzą wolne społeczeństwo. To tak się dokonuje proces. Niezależnie od wszystkiego, co jest wokoło, mogę stać się kimś innym. Ksiądz prymas jest otoczony wrogami, zniewolony, zamknięty i nagle nic nie można mu zrobić. Jest wolny. Ale oddał siebie Bogu. To nie jest wolność dzisiaj używana często jako swawola i samowola i Bóg wie raczej jeszcze co. To nie tak. Ksiądz kardynał pokazał nam, co to jest autentyczna miłość. To jest powierzenie i oddanie. No tak wygląda prawdziwa miłość, również międzyludzka. Uczy nas tej miłości do Boga i ona jest właśnie, ta spójność polega na tym, że to się przekłada na Jego miłość do człowieka. To, co zostało w tych rekolekcjach wspomniane już, te słowa wybrzmiały tak pięknie, ta chwila Jego niezwykła, kiedy umiera Bierut, przecież główny prześladowca i ten, który musiał podjąć decyzję o Jego aresztowaniu, śpieszy i to szybko, żeby odprawić mszę świętą za Niego i to wspomniana już w rekolekcjach ta kartka w brewiarzu i nieustanna modlitwa pokazuje, co to znaczy spójność. To dzisiejsze słowo Ewangelii jest wypisane na księdzu prymasie i jego życiu tak wyraziście, że jak ktoś miał dzisiaj wątpliwości, czy to jest realne, to czytajmy na nim. Przeczytajmy tę Ewangelię wypisaną na nim. Wspomniany biskup Luta powiedział nam, wiecie, jest jako klerykom, jest wielu ludzi, którzy nigdy do ręki nie wezmą Ewangelii książki. Więc pozwólcie Bogu, żeby wypisał na waszych twarzach i rękach trochę Ewangelii, to ją przeczytają. No właśnie, dzisiaj te rekolekcje, czy one są czymś innym jak czytaniem Ewangelii z życia księdza prymasa? Czy mają jakiś inny wymiar? Nie mają. Ta lekcja miłości do człowieka i do Boga nierozdzielnej, spójnej. Rzeczywiście doskonale to rozróżniał. Miłość do człowieka i jego zło i jego błędy, które trzeba odrzucić jednoznacznie. Doskonale to pokazywał. Ale miłość do człowieka bez żadnego ale, to jest oczywiste. Stąd się wzięła ta niezwykła wewnętrzna gotowość i umiejętność przebaczania. Zawsze i wszędzie. Pamiętacie, wspominaliśmy, jak pięknie to powiedział, jak to bardzo jest motywacja płynąca z Boga, kiedy Jezus mówi, nazwał Judasza przyjacielem, więc jak ja mogę tych panów, którzy mnie tu więzią, otaczają, jak ja mogę inaczej traktować niż on? To jest autentyczna więź. Jest jeszcze jeden wymiar, który dzisiaj trzeba wypowiedzieć. Nie da się go do końca przeanalizować, przemyśleć tutaj do końca, dlatego że to jest nie ten czas i nie tyle czasu, ale nie wolno go pominąć w żaden sposób. To jest jego miłość do Kościoła. Miał przede wszystkim ogromne poczucie obecności Chrystusa w Kościele. To jest niezwykle bardzo to ważne, bo będzie to wracało w jego nauczaniu. Ja bym chciał to pokazać w taki sposób niezwykły. On, kiedy skończył się sobór, był jeszcze synod na temat posługi kapłańskiej i ksiądz prymas na różnych spotkaniach kapłańskich w swoich archidiecezjach gnieźnieńskiej, warszawskiej rozmawiał z księżmi, wykorzystywał różne sytuacje. I kiedy przeczytałem te teksty,
Próbowałem je skonfrontować, jeżeli chcemy mówić o prymasie dzisiaj, nie tylko wspomnieniu, ale obecności i prymasie nauczycielu nas, współczesnych ludzi. Próbowałem spojrzeć na to, co powiedział Ojciec Święty Franciszek, kiedy mówił o Ewangelii Gaudium, mówił o pastoralnym nawróceniu, mówił o tym, że trzeba pozmieniać wiele, że trzeba wyjść na ulicę, poszukać tych, których nie ma, że trzeba w inny sposób budować relacje duchowne-świeckie i odwrotnie, że musi coś ulec zmianie, że świat się zmienił i potrzeba innej relacji, to proszę posłuchać księdza prymasa. Trzeba dokonać małej poprawki w myśleniu prawno-administracyjnym o Kościele, o parafii. Muszą się znaleźć także elementy nadprzyrodzone, bo cały Kościół jest organizowany w imię prawd teologicznych, nie prawnych. Trzeba dokonać zmiany naszego sposobu myślenia, abyśmy odkryli wreszcie nadprzyrodzoną wspólnotę ludu Bożego, abyśmy uznali, że Kościół jest społecznością nadprzyrodzoną, nie tylko administracyjną. Będzie to stanowiło jakiś prolog do soborowego pojmowania parafii i jej funkcji. Wszędzie dostrzeżemy tę wspólnotowość. Zmiana sposobu myślenia oznacza metanoję w przypadku członków Kościoła w wymiarze powszechnym i lokalnym. Musi to sięgnąć parafii. Pięknie powiedział o Radzie Parafialnej, która musi przestać być radą w sprawach ekonomicznych, a musi zacząć być wspólnotą ludzi świeckich, tworzących cały program duszpasterski. No przecież to są słowa współczesne. Przecież to są słowa, które wypowiada papież Franciszek, o których mówimy dzisiaj, rozważamy, mówimy o ewangelizacji, mówimy o zmianie relacji, mówimy o, Ojciec Święty Franciszek mówi, każdy ochrzczony jest misjonarzem. Co innego powiedział ksiądz prymas? Może innym językiem, bo innym czasie mówione, ale przecież to jest to samo. Wykorzystywał każdą sytuację. W jednym ze wspomnień pisanych ostatnio w różnych miejscach można znaleźć słowa, które ksiądz prymas wygłosił na spotkaniu imieninowym z księżmi. Mówi w ten sposób: zdaje mi się, że wiele kłopotów Kościoła, zwłaszcza po soborze, powstało stąd, że niektórzy ludzie tworzyli i pisali teologię własną, a nie teologię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I chcieli bardzo urządzać Kościół na obraz i podobieństwo swoje, a nie według obrazu i planu Chrystusa. Dlatego też Kościół wiele wycierpiał. Chrystus jest w ludziach, wielkiej rzeszy wierzących, miłujących, modlących się, nieraz pokornie i prosto. Czy to nie są te słowa, które dzisiaj wypowiada się w taki sposób, że nasza wiara musi być mierzona wiarą Kościoła, a nie my naszą subiektywizowaną wiarą mamy mierzyć Kościół? Tylko wiarą Kościoła siebie? Przecież to te same słowa. Dziesiątki lat temu, pół wieku. Tak jest aktualny, tak jest dzisiejszy. Warto sięgać do tej postaci, do jego książek, do jego myśli, do tekstów, które do nas dotarły. To bardzo ważne. To są słowa, które ksiądz prymas ciągle powtarza i które są niezwykłe. W którymś momencie odszukałem, już przed kilku laty, wielu laty, przedrukowany jego tekst spotkania z klerykami. W Pastores go wydrukowano w 2001 roku, więc dosyć dawno. I mówi właśnie w tym kontekście, mówi do młodych kleryków. Mówi tak: pamiętajcie, że w oczach Bożych wszystko jest wielkie. O wielkości człowieka rozstrzyga miłość, którą wpisuje on w drobne czy wielkie sprawy. W oczach Bożych wszystko jest wielkie. Na Kalwarii łotry, żołnierze, najeźdźcy, państwa, fałszywi świadkowie, kapłani, nienawidzący go i wykrzykująca tłuszcza.
od urodzenia do śmierci sprawy maluczkie zmieszane z wielkimi. Proszę te słowa zapamiętać. O ich wartości, charakterze i znaczeniu rozstrzygała tylko miłość, którą Chrystus wkładał zarówno w chleb dzielony głodnym, jak i w swoje kalwaryjskie na krzyżu wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Moi kochani siostry i bracia, chleb dawany ludziom, chleb słowa, moje reakcje i chleb ten w Kościele. Eucharystia i życie. Stać się Eucharystią. To lekcja, którą On daje. To są Jego słowa. I mówi tak do nich. Musimy dzisiaj kształtować się nie na ludzi wielkich, popularnych, cenionych, chwalonych, ale na skromnych, wrażliwych, na każdego człowieka gotowych do służby. Jeśli ktoś zbyt ceni siebie, nie doceni innych, a jest powołany do tego, aby innych docenić, zauważyć, dostrzec, służyć. Przypomnijmy sobie wczoraj, jak na jubileuszu nikogo nie dopuścił do głosu, sam tylko mówił, tylko dlatego, żeby ktoś nie przypisywał mu czegoś, co należy w nim przypisać Bogu. To jest ta sama lekcja. To nie są słowa wystudiowane, które daje się komuś drugiemu. Jezus dzisiaj nie wypowiedział tych słów Ewangelii: miłujcie nieprzyjaciół. Tak zobowiązując wszystkich nas, chrześcijan, do czegoś wielkiego. Przecież On to zrobił. To ważna lekcja. Spójność tego wszystkiego, co chcemy komukolwiek w życiu powiedzieć, z tym, kim jesteśmy. To dlatego później przecież ktoś bliski jego sercu, niezwykle wiemy to wszystko, nie trzeba to powtarzać, relacja świętego Jana Pawła II z księdzem prymasem. Wszystko to wiemy. Kiedy papież mówił, nie byłoby papieża, gdyby nie taki prymas. Wszystko doskonale wiemy. I kiedy Ojciec Święty, ten bliski przyjaciel kardynała Wyszyńskiego, powiedział jednoznacznie, ważniejsze jest to, kim jesteśmy, od tego, co robimy. Prymas zwracał na to uwagę niezwykle jednoznacznie. Robił jeszcze jeden ważny ruch w Kościele. Myślę, że to dzisiaj jest niezwykle istotne. Tak aktualne, że aż nie do wiary. Nie chciał zawężać Kościoła do kultu. Nie chciał sprowadzać Kościoła do kultu. Dlatego mówił o życiu społecznym uczniów Jezusa. O uczniach wychodzących z Eucharystii i reagujących na miarę Jezusa. Ja nie wiem, czy to nie jest dzisiaj choroba. Te zmagania o formy komunii, tysiąca różnych rzeczy, a tak mało dyskusji o najważniejszej przykazaniu miłości. I nie tylko dyskusji, ale tak mało miłości na ulicach. Tyle jest wulgaryzmu i wszystkiego, że chciałoby się zapytać, a gdzie my jesteśmy, uczniowie Jezusa? To nie jest bez znaczenia. Jeżeli chcemy to zobaczyć, jak bardzo prymas wszystko przynosił w życie społeczne, jak bardzo chciał, żeby Ewangelia była wpisana w serca ludzkie, jak bardzo chciał, żeby to było właśnie tak, a nie inaczej, to proszę jeszcze pozwolić mi na jedno spojrzenie.
Wielki Post, 1967 rok. Ksiądz prymas mówi, zaczynamy pracę, która potrwa długie lata. Prowadzić ją będziemy w społecznej krucjacie miłości. Wszak Chrystus Pan ogłosił swoje największe i pierwsze przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, pisał prymas. Istotą tej krucjaty miłości było podjęcie walki z otaczającym złem. Ale drogą nie tyle zmian narzuconych struktur społecznych, co przez przemianę serca. To była bardzo dla niego istotna droga przemiany społecznej. Nawracający się i zmieniający się ludzie. I co zaproponował? Program społecznej krucjaty. I z góry powiedział, zaczynamy pracę, która potrwa długie lata. Chciałbym na tych rekolekcjach przypomnieć te 10 punktów krucjaty, ponieważ nie straciły nic na aktualności. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem, nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Rozmawiaj z każdym językiem miłości, nie podnoś głosu. Nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Przebaczaj wszystko wszystkim, nie chowaj w sercu urazy, zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Działaj zawsze na korzyść bliźniego, czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest ktoś winien, ale to, co ty jesteś winien innym. Czynnie współczuj w cierpieniu, chętnie spiesz z pomocą, radą, pomocą, sercem. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni. Jak ty korzystasz z pracy drugich? Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Módl się za wszystkich, nawet nieprzyjaciół. Straciło to coś na aktualności? Ja już położyłem sobie te słowa na biurku i powoli przenoszę je w serce. Chciałem wam to zaproponować. Myślę, że to jest ważne. Co trzeba powiedzieć na koniec, tak mi się wydaje. Bez wątpienia ksiądz prymas był takim przewodnikiem w czasach ucisku, męki, krzywd, że ten przewodnik widział dalej. A ponieważ widział dalej, Bożym światłem mógł wskazać drogę dla innych, nam wszystkim. Co to oznacza? Chcę coś powiedzieć ważnego. Ale powiem to najpierw słowami Josua Heschela z książki Prorocy. On mówi o prorokach. I mówi tak. Prorok nie był po prostu wyłącznie Bożym posłańcem, który przekazywał naukę, pobudzając ludzi do sprawiedliwego postępowania i ostrzegając przed konsekwencjami z lekceważenia owego nauczania. Najważniejszą kwestią, jeżeli chodzi o proroków, była nie treść ich przesłania, ale rodzaj doświadczenia religijnego, jakiego byli przykładem. Prorockie doświadczenie Boga sugeruje jest raczej duchową wspólnotą z boską świadomością. Oni nie tracą własnej osobowości, mówi Heschel,
ale są wchłonięci do Boga, przez Boga. I dlatego tak bardzo widzą, tak daleko. A teraz chciałbym dotknąć czegoś Jego słowami. Są mocne, aż się boję, ale pokazują to, co się dzieje u nas. Przed czym przestrzegał prymas, mówiąc, żebyśmy się trzymali Ewangelii, jej myślenia, bo jeżeli zaplączemy się w inny świat pojęć i słów, jest niebezpiecznie. Heschel ledwie uciekł przed hitleryzmem w ostatniej chwili, można powiedzieć. Jego trójka rodziny zginęła na terenie Polski, zabita przez hitlerowców. I on napisał, powiedział tak najpierw, że to wszystko, co przeżył, bardzo związało go z Bogiem. I postawił taką tezę. Hitler i jego zwolennicy, jak mówił ojciec, zdobyli władzę nie przy pomocy broni maszynowej, ale poprzez słowa, i to słowa przekazujące, upadlające spojrzenie na człowieka. Słowa, które przekazują upadlające spojrzenie na człowieka, wyrastające z pogardy wobec Boga. Pisał ojciec, mówi jego córka, czcić Boga, jednocześnie gardząc człowiekiem, tak jakby zaliczał się on do zwierząt. Słowa prymasa, te Boże, kojące, a ile na naszych ulicach i w domach jest tych słów niebezpiecznych. Co nam zostaje? Znaleźć własne zadanie. Każdy ma swoją czynną rolę do spełnienia. Nikt nie jest tylko statystą. Już w samym momencie stworzenia dokonuje się nasze posłanie. Jak się znajduje tę własną drogę? Najpierw to jest postawa zawierzenia. Mówiliśmy o wierze, ja Ci Boże ufam. A potem Bóg ukształtuje na tej bazie mnie w sposób niepowtarzalny, wspaniały, piękny, ale taki, w którym życie takie, że ten drugi człowiek jest bliźni. Bliźnim nawet wtedy, kiedy myśli nie tak jak ja. Zawsze bliźni. Nie zmusicie mnie nigdy do nienawiści. To jasna postawa księdza prymasa w więzieniu. Jakbyśmy powiedzieli, nikt nas nie zmusi w żaden sposób do odejścia od Jezusa i Ewangelii. Wtedy zacznie się spełniać prymasowska nadzieja, że zmieniający się mocą Boga ludzie zmienią świat. Niech tak się stanie. Amen.
mi, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Otwieraj nas na słowo, gdy przemawia Pan. Wlej w nasze serca. Zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Witamy Was bardzo serdecznie na tych rekolekcjach online. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie słyszę Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchaj, oni tak odpowiadają, jakby kawy nie pili. Albo mieli maseczki. No właśnie. Ale na pewno ci wszyscy, którzy łączą się online, maseczek nie mają. Was też serdecznie witamy. Cieszymy się, że z nami jesteście. Słuchajcie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tutaj jesteśmy. Ja przyznaję, jestem na Kulu pierwszy raz. W tym miejscu 25 lat temu ojciec Jan Góra, nasz duszpasterz, głosił rekolekcję. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w tym samym miejscu po 25 latach możemy być tutaj z Wami, przygotowywać się do tego spotkania, wielkiego spotkania dwóch beatyfikowanych za chwilę. To wielkie, wielkie szczęście. Wszędzie, gdzie rozmawiam tutaj z Wami, rozmawiałem przed chwilą z Moniką, która mówiła, że tutaj czuje się, że prymas tysiąclecia jest tutaj cały czas, przez to Wasz biskup. Dlatego teraz spróbujemy troszeczkę pomachać. Na sam początek, żebyście tacy nie zesztywnieli zupełnie, tak? Więc uwaga, podnieście prawą rękę w górę, lewa, prawa. Poczekajcie, a jeszcze przed odbiornikami też, żeby pomachali.
Tak, bo ja to szczególnie moja babcia. Nazywa. Tak, moja babcia szczególnie 89 lat, słuchajcie, ona też. Babciu, lewa, prawa, lewa, prawa. Dobra, dobra. To specjalnie dla mojej babuni. Reggae. Pan mówi, ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem. Jestem. Ja jestem ten, który jest świata wybawiciel. Jestem. Pan mówi, ja jestem darem Boga Ojca Przedwiecznego. Jestem. Ja przynoszę ci obietnicę życia nieskończonego. Jestem. Ty jesteś drogą. Aby dzisiaj stać się darem. Jestem. Być pocieszeniem dla strapionych i tych, co stracili wiarę. Jestem. Chcę w imię Pana mego prawdziwego i miłosiernego. Jestem. Poruszyć świat, dawać pokój i nadzieję. Dlatego jestem. Ty jesteś drogą, prawdą, życiem. Albo trzech w imię me, tam ja jestem. Kiedy otwierasz swoją dłoń, serce swe, serce swe, serce swe. Jestem. Ty jesteś. Pięknie. Po wieczne czasy jesteś. I wszyscy razem. Dosyć długo czekamy na ten wielki dzień, beatyfikację. Sam prymas, kardynał Wyszyński też czekał dosyć długo na to, aby Kościół uznał go za błogosławionego.
I to teraz wyśpiewamy nasze oczekiwanie na to, na naszą świętość też nigdy nie ustanie. A myślę, że też Chrystusa oczekiwanie na nas nigdy nie ustanie. Jesteście gotowi? Na beatyfikację? Nieśmiało tak odpowiadacie. Nie macie siły. Jesteście gotowi na beatyfikację? Jesteście gotowi na świętość? Super. No to gramy. Przyjdź, o Panie, i prowadź do wieczności. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. I klaszczemy, wszyscy klaszczemy! Przed komputerami klaszczemy, kochani! Hop! Moja babcia klaszcze! Przebacz moją niewierność, jak łotrowi na krzyżu. Tylko w Tobie mam pewność miłosierdzia. Imię Twoje zaniosę w każdy świata zakątek. Przyjdź i pokaż mi drogę do wieczności. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Imię Twoje, nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Usłysz nasze wołanie, idziemy Tobie na spotkanie. Spróbujecie sami jeszcze? Tacy nieśmiali jesteście. Tak jak ja przed komputerem. Nasze oczeki. Nie męczmy ich, nie męczmy, słuchajcie. Bo jeszcze będzie dużo śpiewania. Jeszcze będzie dużo śpiewania. To dopiero początek. Ale ty, widzę, słuchaj, chyba byłaś na lednicy, bo ty takie, widzę, takie ruchy jakieś wykonujesz dziwne tutaj w ławkach, także... No jak wielka ryba na koszulce. No, brawo, brawo. Dziękujemy za serce. Brawo. Wiemy, że macie daleko z Lublina. Sami przebyliśmy tą drogę dzisiaj do was. Przyjeżdżajcie jak najczęściej na pola lednickie.
W Piśmie Świętym są takie słowa. Szema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nie pytam, z jakiego fragmentu Pisma Świętego to pochodzą te słowa, bo tutaj ksiądz i na pewno by zaraz podpowiedział, ale przećwiczymy tylko z Państwem i z Państwem przed komputerami zwrotki. Miłość cierpliwa jest, miłość jest... Nie słyszę. Miłość cierpliwa jest, miłość jest... Mam słuchawki, ale nie słyszę. Miłość cierpliwa jest, miłość jest... Miłość nie zazdrości, nie szuka... Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się prawie umieć. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym cierpliwa jest, miłość jest łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj, Izraelu, naszym Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. Bo tak powiedział ci Pan, bo tak powiedział ci Pan. Teraz wygłośno. Słuchaj. Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Całą majętność moją, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan, bo tak powiedział mi Pan. Słuchaj, słuchaj, Izraelu. Pan jest naszym Bogiem.
Słuchajcie, kochani. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Przed komputerami skarżemy. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem. Panem jedynym. Szemaj. Panem, On jest naszym Bogiem. Do Niego wołamy, kiedy nam ciężko. Jezu, ufam Tobie. Bo On jest naszym Panem i Bogiem jedynym. Były takie momenty w naszym życiu, że nie było nam tak, tak było właśnie refleksyjnie. To był taki moment, kiedy odchodził Ojciec Święty. Drugi moment to był taki, kiedy odchodził Jan Paweł II. Teraz chcielibyśmy wspomnieć naszego kochanego papieża. Myślę, Agnieszko, że coś powiesz, bo nie byłoby Lednicy, gdyby nie Jan Paweł II. Tak, tak, to ojciec Jan nigdy nie przypisywał sobie, ojciec Jan Góra, nigdy nie przypisywał sobie tego, że wymyślił Lednicę. Zawsze mówił, że Lednicę wymyślił święty Jan Paweł II. Kiedy ojciec był u niego na obiedzie i pytał, Ojcze Święty, co zrobić z tą młodzieżą, co zrobić z tym przyszłym tysiącleciem, to były lata 90. ubiegłego wieku, to ojciec Święty naszkicował rybę na stole i powiedział ichthys. I to wystarczyło ojcu Janowi Górze, żeby czytając słowa ojca świętego Jana Pawła II, że w przyszłość musimy iść przez bramę, którą jest Chrystus, żeby to wszystko ze sobą połączyć, że tą bramą, którą jest Chrystus, może być brama ryba na polach lednickich. I w 97 roku po raz pierwszy zaprosił tam młodzież, żeby przechodząc przez tą bramę rybę wybrała Chrystusa. Wydawało się, że to będzie tylko jeden raz, jako przygotowanie do wielkiego jubileuszu roku 2000, ale papież święty powiedział, jak ryba chwyciła haczyk, to musisz ciągnąć. I od 25 lat ciągniemy, albo może bardziej ta ryba ciągnie nas w górę. Święty papież był z nami co roku w swoim słowie specjalnym, który do nas kierował i dzisiaj widzimy, że nie ma takich spotkań młodych w Polsce, które co roku cieszą się słowem papieża. Lednica taka jest. Papież do nas mówił. Co roku mówił piękne słowa, mówił nie bój się, wypłyń na głębie, a jednego roku powiedział do nas tak. Zapalmy lampy wiary, nadziei, miłości niech do nas biegną światła drugiego, chociaż daleko jest do niego, nim płomień błyśnie, będzie tak blisko, że się rozłamią ciemności. Zapalmy lampy, przyjdzie jasność, niech lampy nasze nie gasną. Zapalmy lampy, niech przyjdzie jasność, niech lampy nasze nie gasną. Bo On powiedział, gdzie
zgromadzili się w imię moje, to przyjdę do was i będę gościem, nauczycielem. Lampy podnoście, Jana Pawła II. Tacy smutni jesteście. No, taką smutną piosenkę zagraliśmy. O, zamyśleni. Wspominałem ojca Jana. To był bardzo wesoły człowiek. Słuchajcie, kiedy spojrzałby na te piękne dziewczyny i tych wyperfumowanych facetów, to by powiedział, no, żarówa. Fajnie było. Pachniało. Było dobrze. Także chcielibyśmy teraz wspomnieć ojca Jana w tym miejscu, kiedy 25 lat temu tutaj był. Ale nie zapominajmy o tym, że to miejsce także ukochał kardynał Wyszyński. I dlatego tym obu chcielibyśmy teraz zadedykować piosenkę Ojciec. Podnieście ręce w górę. Wszyscy. Wszyscy. No nareszcie. Ojcze, prowadź mnie, prowadź
jestem jak marnotrawny syn, ale w imię Twe podnoszę się, by dalej iść po śladach Twych. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, chcę, byś przy mnie był. Prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, wola Twa niech dzieje się. Ojcze, prowadź mnie, prowadź mnie, słuchajcie, ja tu tak spoglądam na zegarek, to nie, że ja się gdzieś spieszę, bo się nigdzie nie spieszę, bo tu nam jest tak miło, słuchajcie, tak jesteśmy goszczeni przez Monikę i całą tą ekipę, że aż nie chciałoby się wyjeżdżać. Ale tradycją tych rekolekcji online jest apel. Wobec tego, wiecie, ja tutaj starszy pan, już nerwowy, więc wiecie, już się przygotowuję, więc proponuję, żebyśmy wstali i zaśpiewali apel, prawda? Tradycji musi być zadość, a potem jeszcze poszalejemy oczywiście. Tak jak już będziecie stali. Z prymasem Wyszyńskim, dobrze pani mówi. Z i matką, matką Różą, tak jest. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jak już tak stoicie, słuchajcie, to teraz nauczymy Was pewnych ruchów. Prawa ręka w górę. Pani? Może Pani. Pani nie wie, która prawa. No tak. Prawa to jest ta, proszę Panią, najczęściej, którą jemy. To ja podpowiadam. Dobrze. Prawa ręka w górę, pięknie. Lewa ręka w górę. To tak, nie to obie, ja koleżanko, nie obie. Lewa ręka w górę. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Nie uprzedzaj faktów. To jest tą, faktów, którą trzymamy portmonetkę. Dobra. Obie ręce w górę. Obrót. I cztery razy klaszczemy. Dobrze. Teraz jeszcze raz, szybciej i z podwójnym prawą. Uwaga. Uwaga. Prawa, lewa, prawa, obie, obrót. Cztery klaśnięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. To gramy. Pięknie. Za
zakończenia do kolekcji online. Hop, hop, hop. Cała Polska klaszcze. Dla Matki Róży, dla Prymasa Tysiąclecia. Pan o świcie nad jeziorem Letnickim, rybaków, którzy zarzucali sieci. Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy? Tak, tak, panie, ty wiesz, że się kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że się kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. I klaszczemy, kochani, wszyscy, hop, hop. Pod wieczór w Lublinie Matkę Różę zapytał oraz biskupa Wyszyńskiego, czy mnie miłuje bardziej niż inni? Paś owce moje, ja ci je powierzam. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Klaszczemy, klaszczemy, hop, hop. Przed komputerami też klaszczemy, hop. Bardzo ładnie. Hop. Gdy byłeś młody, chodziłeś dokąd chciałeś, ale gdy będziesz stary, kto inny cię opasze i poprowadzi, dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa, pójdź za mną. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. I wszyscy wiesz. Po angielsku, jak na ślepie. Yes, my lord, you know that I love you. Yes, my lord, you know that's true. Yes, my lord, you know that I love you. Yes, my lord, you know that's true. In Deutsch Sprache. Ja, mein Gott, ich liebe dich. 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 I po ruski. Cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham.
Panie, przecież Ty to wiesz. Słuchajcie, my się przygotujemy do takiej pieśni Amen teraz. Tak podpowiadam, siadasz? Czemu siadasz? Taka zmęczona jesteś? Ale tymczasem chciałbym was zapytać o ulubiony fragment kardynała Wyszyńskiego. Kamil już ucieka. Bo słuchajcie, całą drogę żeśmy o tym mówili. Po prostu. Tylko Kamil. Ja mam tak słabą pamięć, że tak. Mam w telefonie zapisane. Ale poczekaj, bo może tutaj z obecnych ktoś zapamiętał coś z rekolekcji. Może macie jakiś cytat, który zapamiętaliście szczególnie. Krzyknijcie. Kto może? Czas to miłość. Czas to miłość. Pięknie. Bo to jest tytuł tej rekolekcji. Tak. Co? Nie, że ciasto miłość, tylko czas to miłość. Ksiądz odpowiada, że ciasto to miłość. Ksiądz chyba nie jem deseru dzisiaj. A jeszcze nie widać, że tak, nie ma ksiądz taki jak ja. Jeszcze może coś. To było po na łatwiznę trochę, bo taki jest tytuł rekolekcji. Jeszcze coś. Kamil, chciałbyś, nie? Przygotowałeś się całą drogę. Tak, całe 20 minut, kiedy nie prowadziłem samochodu. Uwaga, taki cytat znalazłem. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. Pani też by chciała? Żona będzie ze mnie dumna. Pani podejdzie tutaj. Pani podejdzie, pani się nie boi mnie. Pani podejdzie, tak. Pani powie mi tutaj do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. Bardziej kocham ojczyznę niż własne serce. Pięknie. Wychowanką, ale mamy szczęście. To Pani dotykała błogosławionego, a nawet świętego Boga. Z kardynałem Wojtyłą Pani łamała się opłatkiem. Ale wspaniale. Piotr, a Ty co zapamiętałeś? Jakie masz? Właśnie, co ja zapamiętałem? Słuchajcie, nad Lednicą, dobrze mówisz, słuchaj. Nad Lednicą śpiewamy taką pieśń. Pomożesz mi, bo wiesz, że ja nie za bardzo umiem śpiewać. Ja też nie. Tylko razem orły szybują radę. Nad granią. Pamiętacie? Znacie tą pieśń? Nie grajcie. Czekaj, no niech sobie pograją, jak chcą. No po co się pograją? To zacznij, żeby było równo. Tylko orły szybują nad granią. Tylko orłom niestraszna jest przepaść. Wolne ptaki wysoko latają. Już za chwilę wylecimy z gniazda. Umiecie? To teraz wy, głośno. A my tylko z samą gitarą, żeby było, wiecie. Was słychać. Tylko orły szybują nad... Pięknie. Tylko orłom niestraszna jest przepaść. Wolne ptaki wysoko latają. Już za chwilę wylecimy z gniazda. Brawo, słuchajcie, dla was. To my tym razem bijemy zostawiamy brawo. Zostawiamy wam tą pieśń, żebyście śpiewali. A tymczasem amen. Jak już stoicie, to pomaszerujemy troszeczkę. Uwaga, lewa, prawa. Trzeba tak kolano w górę podnieść i wtedy jest marsz. Dobra, gramy. Gdy znów pomyślę, że wszystko
się stanie. Amen. Jestem Twój, zbaw mnie, Panie. Amen. W imię Twe niech tak się stanie. Zostawię zespół, słuchajcie. Siewcy Letnicy. To ci, którzy zapraszają was, żebyście w przyszłym roku przyjechali na Letnicę. Bo już będzie po pandemii. Na saksofonie Kamil Ziemowski. Na wszystkich gitarach świata. Od 195 lat. Wspólnie razem gramy. Wiesław Wolnik. Ten młody człowiek w okularach, na pożyczonym basie, Piotrek Woźniak. Mamie z kuchni bębenki ukradł Jan Garstecki. Akordeonie Michał Wolnik. A na wokalu Agnieszka Krosnowska. A na gitarze, wokalu, czasami za kierownicą, Piotr Żerówa-Ziemowski. Słuchajcie, nie byłoby nas tak dobrze słychać, gdyby nie Piotrek, który tutaj nagłaśnia. Znamy się od wielu, wielu lat. Gdzieś tam graliśmy w Siedlcach i potem następne. Także wielkie, wielkie dla niego brawa. On robi tutaj... A ten streaming, który dobrze słyszycie, to tam ukryta taka piękna dziewczyna, Kasia z Poznania, słuchajcie. I dla niej wielkie brawa. Co, zagramy Podnoszę Głowę chyba, co? Może coś powiedz. O, właśnie, bo słuchajcie, bo mój wnuk ogląda. Jakby nie było Podnoszę Głowę, to on by powiedział, dziadzia, koncert nieważny. Dziadzia, nie ma. Wracaj do domu byłoby. Słuchajcie, to jest też coś, czego uczył nas kardynał Wyszyński, żeby zawsze patrzeć w górę, żeby podnosić głowę. Mimo wszystko, w jakiś taki piękny sposób dzisiejsza Ewangelia i wszystkie czytania dzisiejsze zbiegły się z tym, czego uczył nas kardynał Wyszyński, żeby on mówił, przebaczajcie wszystko wszystkim. I dzisiaj też było, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Jest to strasznie, strasznie trudna Ewangelia i trudne zadanie. Każdy z nas myślę, że się z tym mierzy, ale kiedy podniesiemy głowę i spojrzymy w niebo, to tam znajdziemy odpowiedź na wszystkie nasze pytania i siłę do wszystkich naszych trudnych zadań. No to trochę pośpiewamy i znowu poklaszczemy. Kolejny raz zawiodłam Cię.
podnoszę głowę, bo wiem, że mnie kochasz. Każdego dnia zaczynam od nowa. Podnoszę głowę, bo wiem, że mnie kochasz. Otwieram się na Twoje słowa. Podnoszę głowę, bo wiem, że mnie kochasz. Każdego dnia zaczynam od nowa. Taki efekt, to zatykanie. To ten efekt taki, specjalny. To jest taki efekt specjalny, żeby był pogłos naturalny. Żeby Piotrek miał mniej pracy przy mikserze. Dobrze, słuchajcie, już trochę tak na zakończenie. Pewnie zmęczeni jesteście. 3 dni rekolekcji online, słuchajcie. Tyle tańca, tyle tańców, śpiewu, tyle, ciągle wam każemy tyle tańca, stać. Tyle różańca. Tak, ale piękna to nowenna, księże, piękna to nowenna. Naprawdę. A no. Najfajniejsze, że krótka. Ja bardzo lubię krótkie modlitwy, a treściwe. Bo ja szybko odpływam zawsze na tych takich długich, to potem jestem już gdzie indziej. A ta krótka, zanim odpłynęłam, to już koniec. Dobrze. I na zakończenie, słuchajcie, chcielibyśmy zagrać wam pieśń, taką chyba najważniejszą w naszym repertuarze. Pieśń, którą miałem możliwość grać na 6. Światowym Dniu Młodzieży Ojcu Świętemu. Wielu z was jeszcze nie było wtedy na świecie. Już wtedy dziadek Żaruwa już wtedy pogrywał coś tam na gitarze. Także wiosłował coś, dobrze mówisz. I pieśń pewnie, którą dobrze znacie, a którą też napisał ojciec Jan Góra. Dzisiaj chcielibyśmy zadedykować tą pieśń wam, żebyście dążyli do świętości, żebyście byli świętymi. I sobie oczywiście też tego życzymy. Wspólnie razem zaśpiewamy tą pieśń. Się za ręce, kochani. Zdezynfekowane są. Abba, Ojcze. W górę ręce. Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. Oh.
tak przygotowaniu. Uwaga panowie, wciągamy brzuchy jak przy goleniu. Panowie, nie słyszę was! Przed komputerami, panowie! Dziękujemy wam bardzo. Siewcy Rednicy, Agnieszka, Michał, Kamil, Wiesław, Piotrek i Janek. Dziękujemy wam bardzo. Cześć, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy zespołowi Siewcy Rednicy za to, że to słowo z psalmu dzisiejszego w chwalcie Boga na bębnem i tańcem wprowadzili w życie i nas do tego też zachęcili. Dzięki też za wspomnienie tych wielkich postaci, ojca Jana Góry, świętego Jana Pawła II, za to przypomnienie, że do ojca idziemy w doborowym towarzystwie. No i w ogóle też dzięki wszystkim, którzy te rekolekcje poprowadzili, księdzu biskupowi Edwardowi Dajczakowi. Także zespołom Porozumienie i Boże Stopy, które to zespoły towarzyszyły nam w poprzednich dniach. Dzięki wszystkim, którzy też włączyli się, czy przygotowywali i zapewnili sprawny przebieg tych rekolekcji całej ekipie z KUL-u. Pani doktor Milenie Kindziuk za świadectwo i też wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia do udziału w tych rekolekcjach i byli tu w kościele, a zwłaszcza też przed monitorami. Dzięki. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.